Witajcie, dzisiaj będziemy testować taką oto przetwornicę napięciową do grzania wody. Jest to przetwornica firmy Volt Polska. Urządzenie bardzo proste w obsłudze. Mamy tutaj wejście z paneli fotowoltaicznych, które musimy podłączyć. Mamy tutaj kabel plusowy, minusowy. Z tyłu znajduje się włącznik, którym uruchamiamy całe urządzenie. Następnie z drugiej strony mamy tutaj dwa gniazda. Gniazdo główne. Tutaj jest jakieś gniazdo pomocnicze. W momencie, gdy tu możemy podłączyć sobie boiler, to gniazdo jest uruchamiane jako pierwsze. Gdy na przykład woda się zagrzeje i termostat nam wyłączy, wtedy prąd pojawi się w drugim gniazdku, wtedy możemy grzać drugi bojler lub grzejnik lub jakieś inne urządzenie. Tak więc tak to urządzenie działa, bardzo proste w obsłudze. Mamy tutaj też, tutaj pokazuje nam prąd z paneli fotowoltaicznych, ampery jakie znajdują się po podłączeniu urządzenia, i tutaj na dole są pokazane wolty, jakie wychodzą już na gniazdko. Tak więc tak to wygląda. Za chwileczkę opowiem Wam o tym dalej i podłączę sobie tutaj pod te trzy panele, które widzieliście wcześniej na moim filmie, które były podłączone bezpośrednio do grzałki w boilerze, no ale postanowiłem zakupić to urządzenie i podłączyć tak jak się należy. Mamy tutaj instrukcję obsługi. Urządzenie to obsługuje obciążenie do 3 kW, czyli 3000 W. I teraz tak pokażę, powiem Wam, o tutaj mamy opisane, nawet moc szczytowa do 6 kW. Teraz tylko chciałem Wam pokazać zasilanie wejściowe. Minimalne zasilanie 120 V z paneli do 350 V. Opisane jest tutaj tak zwane raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli 6 paneli spokojnie powinno dać radę, w zależności ile macie, jakie macie napięcie, ale tu było gdzieś napisane, że od 4 do 9 klasycznych. Tutaj mamy napisane od 4 do 9 klasycznych paneli fotowoltaicznych, minimum 250 W do 400 W. Moje panele mają 180 W i jestem ciekawy, czy dadzą radę sobie z tym urządzeniem przy napięciu bez obciążenia jest 120 V. Gdy podłączymy, zobaczymy jakie będzie napięcie i sprawdzimy sobie, czy będzie działało podobnie co do tego, co stworzyłem bez tego urządzenia, czyli podłączając to pod grzałkę bojlera na ostro. Tak więc sprawdzimy sobie to i zobaczymy, czy taka instalacja z tych 3 paneli da radę ugrzać wodę z tym urządzeniem, czy zadziała w ogóle system na tak małym napięciu i takim małym amperażu. Tak naprawdę jest tu 5, te panele generują 5 amper, no i tam w przeliczeniu na tabliczce znamionowej jest 180 watów, tak więc według tej instrukcji jest za mało, ale zobaczymy, czy to da radę. Tutaj mamy tabliczkę znamionową z paneli, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Napięcie bez obciążenia 43,5 V, 5,16 A, pod obciążeniem jest tu w granicach 36 V. Przetworniczkę mam tutaj zamontowaną przy bojlerze. Tutaj mam bojler 120 litrów. Zobaczcie napięcie. Napięcie z paneli jest 91 V. Napięcie, które wychodzi na grzałkę 86 V. Natężenie prądu w amperach 3,6-3,5 A. Muszę Wam też powiedzieć, że jest teraz godzina
16 po 16, słońce, kąt padania słońca nie jest już prostopadły, tylko już troszeczkę zachodzi. Tak więc te parametry troszeczkę się zmniejszyły, ale tak jak Wam mówiłem, napięcie mi się tutaj utrzymuje w granicach 90-100 V. Spokojnie tutaj wszystko sobie pracuje. Tak to wygląda. No i na temperaturę, widzicie, do 50 stopni spokojnie tutaj można osiągnąć. Wieczorem mam 30, znaczy rano jak wstanę mam 30, gdy się wszyscy wykąpią. No i później przez cały dzień spokojnie do tych 50 V, do tych 50 stopni mi tutaj dobije. Tak jak wcześniej wspominałem, są tutaj dwa gniazdka. Ten pierwsze główne gniazdko jest tutaj podłączona grzałka. Drugie mam niewykorzystane, ale zobaczcie tutaj na próbę. Przyniosłem sobie taką żarówkę. Gdy nie ma, gdy jest obciążenie na pierwszym gniazdku, to nie załącza się drugie, ale w momencie, gdy wyciągnę grzałkę, o, widzicie, po pewnym czasie załącza mi się tutaj żarówka, 60 W, świeci sobie, to bezpośrednio świeci z tego na napięciu. Widzicie, teraz mam 115, bo nie jest w pełni obciążone, są panele, 115 V. No amper nie pokazuje wcale, no bo to jest 60 W, wyjście jest 111 V i żaróweczka sobie spokojnie świeci, ale po włączeniu grzałki wyłącza się i wraca wszystko z powrotem do grzania. Słońca coraz mniej, napięcie trochę spadło. Zobaczcie, mam teraz 81 V na grzałkę 77, 3,2 Ampera. Godzina jest aktualnie 17. Tutaj w tym moim przypadku do godziny 18 spokojnie działa to. Tu wiadomo, już teraz troszeczkę mniej wydajne jest. W szczytowych momentach nie udało mi się akurat tego zaobserwować, ponieważ znaczy Wam tutaj nagrać, bo byłem w pracy, ale jest tutaj w granicach 100 V, 5 V, najwięcej zaobserwowałem, 4,5 A zaobserwowałem. Może być tutaj też wina, zobaczcie, mam tutaj podłączone zwykłym takim przewodem 2,5, takim z przedłużacza zrobiony z rolki, uciąłem sobie i jest tu bardzo dosyć daleki odcinek, bo mam tutaj gdzieś blisko 100 metrów, dlatego też może być strata na kablu, no ale niestety nie można było tego inaczej zrobić, ponieważ panele tam miały najlepiej, najdłużej było widać, dlatego też tak jest zrobione. No i tutaj na pewno jest strata na tych przewodach, strasznie długie jest, no ale mam zamiar to przebudowywać. Na razie jest tak jak jest, to są fazy testowe. Działać działa. Chciałem Wam pokazać, jak to funkcjonuje, gdy już napięcie spada. Urządzenie się włącza i wyłącza. Będziemy musieli poczekać jeszcze z godzinkę. Jak zacznie się tak dziać, to Wam pokażę. Ale ogólnie gdzieś od godziny 10 urządzenie się włączy. Czyli mamy 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 godzin gdzieś pracuje. No i przez te 8 godzin, tak jak Wam mówiłem, tutaj jest to woda idealna do kąpieli. Tutaj mamy 30, no w granicach 50 stopni ta woda ma. Co prawda tutaj powinno być niby 45, no ale tak około 50 stopni. Dzisiaj było też w ciągu dnia trochę brane z tego bojlera, ale spokojnie można się, dwie osoby, trzy osoby się wykąpią pod prysznicem. Nie mówię tutaj o wannie, bo jakby nalał pełen bojler, no to nie starczy, ale taki szybki prysznic spokojnie wystarczy. Rano jak wstaję, to jest gdzieś troszeczkę ponad 30 stopni, no i przez cały dzień dobije mi tutaj do takiej wartości. Także jeszcze tam godzinkę gdzieś to podziała, co prawda już to
będzie coraz słabiej funkcjonowało. Tak więc to, co miało nagrzać, to już nagrzało, ale jeszcze coś tam delikatnie dogrzewa tej wody. Tak więc no tak to wygląda, za chwilę Wam pokażę, jak już tego słońca będzie znacznie mniej i jak to będzie właśnie tutaj się zachowywało. No i jest po 18:00, niestety urządzenie się wyłączyło. Jak wyłączę tutaj zasilanie na gniazdko, wskakuje, pokazuje napięcie 117, ale niestety po załączeniu grzałki wyłączy się. Zobaczymy, czy oświeci mi na tym moją żarówkę. No widzicie, żarówka świeci, pobiera po prostu mniej prądu. No i spokojnie sobie jeszcze żaróweczka świeci, ale podłączając grzałkę, niestety pobór prądu jest zbyt duży i wszystko się rozłączyło. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć.